Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Piątek, jestem przedstawicielem PWC Legal i dzisiaj wspólnie z Magdaleną Brzyszczyńską, Dzień dobry. Czyli przedstawicielem zespołu zajmującego się automatyzacją procesów sprawozdawczych, opowiemy państwu o zatorach płatniczych ze szczególnym naciskiem na ostatnie zmiany, które wprowadzono nowelizacją z końca ubiegłego roku, a także podzielimy się naszymi praktycznymi doświadczeniami związanymi z przygotowywaniem sprawozdań o zatorach płatniczych, postępowań u a także zagadnieniami związanymi z gromadzeniem danych z systemów księgowych i zakupowych w Państwa firmach. Dzisiaj będziemy rozmawiać, tak jak mówiłem, o sprawozdaniach, o obowiązkach związanych z raportowaniem, o... Postępowaniach prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów ze szczególnym naciskiem na zmiany, które dotyczą będą tych dwóch obszarów, a w dalszej części będziemy opowiadać o wyzwaniach systemowych, możliwych rozwiązaniach w zakresie pozyskiwania danych dla celów raportowych i pokażemy Państwu jako przykład rozwiązania systemowego demo naszego rozwiązania opartego o formułę Taxolite. W pierwszej kolejności Pozwolę sobie Państwu przybliżyć prawdę aspekty zmian w regulacji dotyczących zatorów płatniczych. Nowelizacja przepisów, jak wspominałem wcześniej, przyjęta została w listopadzie 2020 roku, 2022 roku. jednak już od 2020 roku dla szeregu z Państwa temat dyscypliny płatniczej, zatorów płatniczych, obowiązku przygotowania sprawozdania o. Dyscyplinie płatniczej jest tematem ważkim i angażującym. Dla tych z Państwa, którzy obowiązek ten realizowali już w latach poprzednich, informacja częściowo dobra, częściowo zła. Dobra, dlatego że zmiany liczne w wielu przypadkach pozwalają rozstrzygnąć wątpliwości, które pojawiały się w aktualnym stanie prawnym, a także częściowo upraszczają obowiązek sprawozdawczy, a zła. Z tej przyczyny, że przyjęte w ubiegłych latach rozwiązania analityczne i podejście do przygotowywania sprawozdań, a także przygotowywanie się do postępowań prowadzonych przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No, siłą rzeczy będą musiały ulec zmianie i podlegać dostosowaniu do nowych regulacji, które w sposób dość istotny dotykają takich obszarów jak sprawozdanie o terminach płatności, o którym za chwilę trochę więcej, postępowań prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o czym również w dalszej części dzisiejszego spotkania, a także Dwóch dodatkowych elementów, czyli sposobu informowania o statusie dużego przedsiębiorcy. E, tutaj zmiany w zasadzie nie, nie, nie mają bardzo istotnego charakteru. Ustawodawca wprost przewiduje w nowych regulacjach, które mają już zastosowanie, e, bo przepisy weszły w życie e, z końcem ubiegłego roku i w styczniu tego roku. E, obowiązek informowania o tym, że jest się dużym przedsiębiorcą, dotyczy każdej transakcji handlowej. Bez względu na to, czy jesteście Państwo po stronie dłużnika, czy wierzyciela świadczenia pieniężnego. E, tutaj uszczegółowiono coś, co w praktyce już miało miejsce, o tym, że posiada się ten status dużego przedsiębiorcy. Wystarczy poinformować pierwszy raz przy nawiązaniu stosunków gospodarczych z swoim kontrahentem e, i tak długo, jak ten status się nie zmieni, e, nie ma potrzeby informowania po raz kolejny o posiadaniu tego statusu. Jedna dodatkowa zmiana, która może mieć istotne znaczenie dla niektórych z Państwa, to ograniczenie zakresu zakazu zbywania wierzytelności. To ograniczenie sprowadza się do tego, że w umowie, w którym duży przedsiębiorca jest dłużnikiem świadczenia pieniężnego podmiotu mniejszego, czyli mikro, małego, średniego przedsiębiorcy, bezskutecznym będzie postanowienie umowne, które wyłączy możliwość zbywania wierzytelności. W momencie, w którym ta wierzytelność posiada przymiot wymagalności, czyli jest, czyli jest wierzytelnością przeterminowaną, tego typu postanowienia umowne w aktualnym stanie prawnym nie będą wywierały skutku względem e, państwa kontrahentów. E, I tak jak mówiłem, teraz chciałbym się skupić w pierwszej kolejności na zmianach. E, dotyczących sprawozdania o płatnościach, a w następnej kolejności o zmianach dotyczących postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W zakresie zmian dotyczących sprawozdań o płatnościach możemy te, te, te zmiany podzielić na trzy kategorie. Pierwsza dotyczy formalnego aspektu składania sprawozdań. Druga kategoria dotyczy zakresu danych, które w tym sprawozdaniu powinny być uwzględnione, a trzecia kategoria dotyczy zakresu danych, które w tym sprawozdaniu powinny zostać zaprezentowane. Co do aspektów formalnych. Po pierwsze, w ślad za już zmianą, która miała miejsce wcześniej. Bo pierwotnie w stanie prawnym, tym z 2020 roku, obowiązek przygotowywania i składania sprawozdań ciążył na podmiotach, które są dużym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, czyli takich podmiotach, których przychód osią przekracza 50 milionów euro. I do tych kategorii należały również spółki nieruchomościowe podmiotów zobowiązanych i, i spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych. Te dwie ostatnie kategorie po ostatniej nowelizacji i poprzedniej nowelizacji wypadły, a zatem obowiązek przygotowywania sprawozdań spoczywa na podmiotach, które osiągają wspomniany przeze mnie wcześniej pułap przychodów i znalazły się w, w publikowanej liście dużych podatników CIT. Przy czym. W przypadku, jeżeli dany podmiot osiąga te przychody 50 milionów euro w roku na przykład w 2021 i znalazł się na liście dużych podatników opublikowanej we wrześniu 2022 roku, to wówczas w bieżącym okresie w 2023 roku będzie miał obowiązek złożyć takie sprawozdanie. Jeżeli natomiast ten przychód pojawił się dopiero w 2022 roku, to taki obowiązek złożenia sprawozdania pojawi się. Po uwzględnieniu danego podmiotu na liście podatników CIT w 2023 roku, w 2024 roku, a więc wtedy po raz pierwszy trzeba będzie złożyć sprawozdanie. Do kiedy to sprawozdanie należy składać? No, szczęśliwie już nie do 31 stycznia 2023 roku, bo nasze spotkanie byłoby nieco opóźnione. Termin został zmieniony jest to odpowiedź na głosy z rynku na 30 kwietnia każdego roku, a więc w tym roku. Sprawozdanie za rok ubiegły należy złożyć do końca kwietnia. O ile nic nie zmieni się w przepisach, taki termin będzie miał miejsce również w ratach kolejnych. Nie są to przepisy przejściowe, temporalne, wprowadzone na skutek jakichś nietypowych zdarzeń. Jest to decyzja ustawodawcy, która ma mieć zastosowanie w każdym kolejnym roku realizacji tego obowiązku. W nowelizacji sprecyzowano również, że sprawozdanie może zostać złożone przez pełnomocnika. Dotychczas też takie sytuacje miały miejsce, natomiast obecnie wprost przewidziano to w obowiązujących przepisach. I ostatnia zmiana, która ma charakter formalny, która w pewnym sensie jest odpowiedzią na bolączki rynku, a w pewnym sensie temu rynkowi dokłada obowiązków, to obowiązek już w tej chwili. Sporządzania korekt sprawozdania, który aktualizuje się w przypadku, kiedy po złożeniu sprawozdania za dany rok dojdziecie Państwo do przekonania, że e, wartość którejkolwiek, e, którakolwiek wartość wskazana w sprawozdaniu jest nieprawidłowa, a ta nieprawidłowość wynosi co najmniej 10%. W poprzednim stanie prawnym nie. Ustawa nie dotkała w ogóle przedmiotu składania korekt sprawozdań. Niektórzy z naszych klientów decydowali się składać sprawozdanie po raz kolejny w przypadku, w którym identyfikowali błędy w treści sprawozdania, ale ustawa nie wprowadzała też obowiązku składania takiego sprawozdania. W obecnym stanie prawnym, w przypadku zidentyfikowania błędów, należy złożyć korektę sprawozdania. Przechodząc do aspektów, tego, co należy uwzględnić w sprawozdaniu. No, oczywiście zasada jako tako nie uległa zmianie, a więc należy raportować o świadczeniach pieniężnych, czyli wynagrodzeniu za dostawę towaru albo świadczenie usługi, realizowanych w ramach umów B2B, a zatem w ramach umów z przedsiębiorcami, których siedziba w uproszczeniu znajduje się na terenie Unii Europejskiej, w Norwegii lub Liechtensteinie. I z tej kategorii ustawodawca zdecydował się wyłączyć pewne grupy transakcji, co do których nie będzie obowiązku, danych, z których to transakcji nie będzie obowiązku uwzględniać przy okazji przygotowywania sprawozdania. I te kategorie to transakcje to bardzo dobra informacja dla wielu z Państwa zawierane pomiędzy przedstawicielami tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie konkurencji konsumentów, a zatem stosunkowo szerokim rozumieniu, a zatem informacji i pozytywnych, i negatywnych związanych z tego typu transakcjami nie należy uwzględniać w sprawozdaniu. Wyłączono także obowiązek uwzględniania w sprawozdaniu świadczeń wynikających z transakcji z działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, a także i to przez praktykę, w jakimś sensie już miało miejsce, ale teraz zostało wprost przewidziane w ustawie. Wyłączono obowiązek, a w zasadzie uprawnienie również do uwzględniania w treści sprawozdania świadczeń przedawnionych. A zatem uwzględnienie w sprawozdaniu świadczeń przedawnionych może doprowadzić do błędów, które w przypadku, gdyby były one istotne, mogą powodować konieczność złożenia korekty. Przewidzenie wprost w ustawie wyłączenia świadczeń przedawnionych jest rozwiązaniem w moim przekonaniu w pełni zasadnym, ale nastręczającym jest to trudności przy okazji przygotowywania danych na potrzeby tego sprawozdania, albowiem zidentyfikowanie, że dane świadczenia mają charakter przedawniony wymaga dokonania przeprowadzenia oceny. W jakim terminie świadczenie było wymagalne, z jakiego charakteru stosunku prawnego wynika, albowiem różne są terminy przedawnienia, a także nawet czy aby w stosunku do takiego świadczenia nie było prowadzone postępowanie sądowe czy nie zawierano ugód, bo to są działania, które mogą mieć wpływ na bieg terminu przedawnienia, czyli go przerywać, co powoduje, że świadczenie pozornie bardzo stare może ciągle nie być przedawnione i powinno zostać uwzględnione w w sprawozdaniu. Jeżeli chodzi o kwestię sposobu prezentowania danych w sprawozdaniu, czyli ten trzeci obszar grupa trzecia zmian dotyczących sprawozdań o płatnościach, to tutaj mamy do czynienia z bardzo, bardzo daleką idącą modyfikacją. W poprzednim stanie prawnym sporządzając sprawozdanie w jego pierwszej części należało wskazywać, w odpowiednich przedziałkach czasowych 030, 60 i tak dalej, i tak dalej. Dla wszystkich z Państwa, którzy już to robili te przedziałki, pewnie są dobrze pamiętane, w jakim terminie spełniono albo otrzymano świadczenie od momentu wystawienia faktury? I to była pierwsza część, taka dość istotna sprawozdania. W tej chwili tej części nie ma. Ustawodawca nie pyta nas o to, Ile czasu minęło od momentu, jak wystawiono fakturę do momentu, kiedy ją zapłaciliśmy albo ją otrzymaliśmy? Jest to informacja, która dla ustawodawcy przestała być informacją interesującą. Ustawodawca natomiast e, całą treść sprawozdania de facto odnosi do terminu umownego e, i oceny, czy świadczenie spełnione albo otrzymane e, zostało spełnione albo otrzymane w terminie wynikającym z umowy. A zatem w idealnym świecie byłby to termin wynikający z faktury, a w świecie rzeczywistym najczęściej, a przynajmniej może nie najczęściej, ale w wielu przypadkach tak nie będzie. Faktura stanowi dokument o charakterze księgowym, podatkowym, który powinien oddawać treść, zdarzenia rzeczywistego, czyli umowy, którą Państwo zawarli. W przypadku, jeżeli ta faktura jest sprzeczna z tą umową i przewiduje na przykład termin 14-dniowy, a umowa przewiduje 30-dniowy, to w pewnym stosując pewne uproszczenia na potrzeby dzisiejszego e, wystąpienia, należałoby przyjąć termin e, wynikający z umowy, a nie z faktury. To znowu powoduje... Że należy bardzo wnikliwie przyjrzeć się danym zawartym w Państwa systemach i oceny, czy te dane w rzeczywistości odpowiadają temu, co się dzieje w stosunkach z Państwa kontrahentami, a nie temu, co wynika z danych zaszytych w systemie, czy też danych wynikających wprost z faktur. I teraz, jak te dane należy prezentować w sprawozdaniu? Po pierwsze, należy dokonać oceny świadczeń, które są spełnione w terminie i zapłacone w terminie i te świadczenia w terminie umownym i te świadczenia należy wrzucić do odpowiedniej grupy świadczeń spełnionych w terminie i grupy świadczeń zapłaconych w terminie, bo oczywiście sprawozdanie jak to w latach ubiegłych dotyczy zarówno strony zobowiązań, jak i strony należności. Po wykonaniu tego działania należy zweryfikować świadczenia opóźnione i świadczenia niezapłacone w ogóle. I teraz świadczenia opóźnione i niezapłacone w ogóle należy yy, Przyporządkować do poszczególnych grup. Oczywiście po stronie zobowiązań i po stronie należności, a grupy te to świadczenia opóźnione do 5 dni, od 6 do 30, od 31 do 60 i od 61 do 120 i 120 i powyżej. I dokonując analizy swojej dyscypliny płatniczej, należy oprócz dokonania oceny, w jakim terminie należało spełnić, albo, na, albo mieliście Państwo otrzymać świadczenia, dokonać oceny, czy to nastąpiło w terminie, a następnie przyporządkować do jednej z tych grup, które omówiłem przed chwilą. Następnie w stosunku do wszystkich świadczeń opóźnionych, w tych podgrupach 0,5, 630 itd., itd. Należy podać wartość łączną dla każdej z grupy tych opóźnień, a następnie wartość procentową dla każdej z tych grupy e, świadczeń spełnionych z opóźnieniem albo otrzymanych z opóźnieniem w stosunku do wszystkich świadczeń, które odpowiednio państwo mieli obowiązek spełnić albo mieli prawo otrzymać. Ustawodawca dodatkowo e, zdecydował się e, Częściowo przynajmniej uprościć Państwa życie i przewidział, że w przypadku wyrażania danych o transakcji, uwzględniania w sprawozdaniu danych z transakcji, które realizowane są w walucie innej niż waluta polska, ustawodawca przyjął, że przeliczając należy stosować zasady przewidziane dla danego podmiotu. Przyjęte zasady rachunkowości, a więc albo ustawy o rachunkowości, albo międzynarodowych standardów. Jest to niewątpliwie dobra zmiana, która wyłącza konieczność przyjmowania uproszczeń, które powszechnie były przyjmowane z uwagi na bardzo złożony proces ustalania kursu walutowego przy uwzględnieniu brzmienia przepisów kodeksu cywilnego, bo tak należało to w rzeczywistości robić w latach ubiegłych. E, ustawodawca, i to ostatni komentarz dotyczący sprawozdań, e, próbuje także, próbuje, bo w moim przekonaniu e, pewnie, pe, pewnie, pewnie da się w tym e, znaleźć pewną dziurę, próbuje także e, uregulować kwestię e, zagadnienia korekt faktur. Jak wiadomo, korekty faktur mogą być fa korektami faktur in plus, mogą być korektami faktur in minus. Mogą też być korektami faktur, które dokonywane są w tym samym roku, w którym wystawiono fakturę pierwotną, a mogą i tak bardzo często się zdarza być korektami faktur, które wystawione są dopiero w kolejnym roku kalendarzowym. Jak należy wnioskować w naszym przekonaniu w odniesieniu do korekt faktur ustawodawca co Opieramy te wnioski na brzmieniu przepisu, wyjaśnieniach ministerstwa, a także, przede wszystkim, niestety, treści uzasadnienia do tej nowelizacji. Ustawodawca wydaje się tworzyć swego rodzaju fikcję, która sprowadza się do tego, że korekty faktur, które wystawiane są po roku kalendarzowym, w którym wystawiono fakturę pierwotną, a zatem i w tym wypadku po roku, co do którego mają Państwo obowiązek złożyć sprawozdanie za dany rok, czyli dajmy na to na, po roku 2022 roku, powinny być uwzględniane w sprawozdaniu za 2023, a zatem w tym momencie, w którym świadczenia wynikające z korekt faktur, czy to plus, czy minus, staną się wymagalne, co sprowadza się do tego, że w przypadku korekt faktur odnoszących się do, które miały, zostały wystawione w danym roku, w tym wypadku 2022 należy dokonać, jakby zmeczować fakturę pierwotną i fakturę korektę i w sprawozdaniu za 2022 przedstawić wartość wynikającą już z zmodyfikowaną korektą e, e, dokumentu. W przypadku natomiast faktury korekty wystawionej w roku następnym i to nawet 1 stycznia 2023 roku w tym wypadku, należałoby dojść do wniosku, że pomimo istnienia świadomości po Państwa stronie, że taka korekta została wystawiona, powinniście Państwo ją pozostawić i uwzględnić w sprawozdaniu za 2023 rok trzeci rok. Nie jest to miejsce, w którym chciałbym polemizować z tym podejściem. W pełni się z nim nie zgadzam, ale wydaje się, że to będzie działanie, które będzie zgodne z intencją ustawodawcy w tym zakresie. Te zmiany dotyczące sprawozdań będą w sposób bardzo istotny wpływać na Informacje, które będzie dało się wyczytać z tego sprawozdania. Zmiany, o których mówiłem, powodują, że sprawozdanie będzie stanowiło bardzo dobrą informację o tym, w jakich terminach Państwo realizujecie swoje świadczenia, czy opóźniacie się w istotnym zakresie, a jeżeli tak, to czy te opóźnienia mają dużą skalę i dużą wartość. A te informacje, znowu, i tutaj przejdziemy do postępowań prowadzonych przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będą bardzo dobrą informacją dla tegoż właśnie organu, który na bazie sprawozdań a także na bazie e, uprzejmych donosów, a także na bazie zapytań do e, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej będzie mógł pozyskiwać wiedzę o tym, kto na rynku nie płaci w terminie i kto robi to na dużą skalę. E, taka też jest intencja wprost wyrażona w uzasadnieniu nowelizacji, e, aby w sposób bardziej Precyzyjny, typować odpowiednie podmioty do, do kontroli, a także, aby zwiększyć poziom sankcyjności, a także zwiększyć liczbę postępowań, które mają na celu zdyscyplinować rynek do płacenia na czas. Postępowania prezesa Urzędu Ochrony, Konk Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uległy Zasady prowadzenia tych postępowań również uległy bardzo istotnym zmianom. Na potrzeby dzisiejszego spotkania pozwoliłem sobie wytypować cztery grupy takich zmian. Pierwsza bardzo istotna to zasady ustalania kary w takim postępowaniu. Dotychczas tą karę ustalano na podstawie wzoru przedstawionego w, w ustawie jako karę sztywną, i ona w największym uproszczeniu przy standardowej sytuacji Oznaczała tak naprawdę, była wartością równą odsetkom za opóźnienie w transakcjach handlowych, czyli tyle, ile się ktoś opóźnił, o tyle dni yy, należało wyliczyć de facto odsetki według, według yy, takiego samej wartości procentowej i to była wartość kary. Yy, to powodowało i powoduje w stosunku do tych postępowań, które nadal mają miejsce. Że prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów musi bardzo szczegółowo zidentyfikować każdą transakcję, która jest objęta przedmiotem postępowaniem, aby wyliczyć wartość sztywno określonej kary. To powoduje, że postępowania te trwają bardzo, bardzo długo i choć ustawa przewiduje, że powinny trwać 5 miesięcy, to najczęściej trwają rok, dwa, a nawet yy, dwa i Trochę, bo tyle czasu minęło od momentu, kiedy, kiedy wszczynano pierwsze postępowania i niektóre z nich nadal się nie zakończyły, z uwagi na trudność w ustaleniu danych. Eee, obecnie ustawodawca zdecydował się w, na wprowadzenie nie kary ustalonej w ustawie sztywny sposób, a kary maksymalnej. Czyli na podstawie również wzoru zawartego w ustawie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł ustalić wartość maksymalną kary. I w tym obszarze może się poruszać przy uwzględnieniu w pewnym sensie zasady uznaniowości. Oczywiście ta uznaniowość musi mieć podstawy prawne, natomiast przy ocenie i wymierzaniu kary prezes urzędu i ochrony konkurencji konsumentów będzie mógł uwzględniać, a wręcz ma obowiązek na podstawie ustawy uwzględniać szereg okoliczności, które e, można nazwać dyrektywami wymiaru kary. I te okoliczności to na przykład y Współpraca z organem w toku postępowania, czy też podjęcie działań prewencyjnych z własnej inicjatywy przez podmiot, w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie, czyli jakby podejmowanie działań, które będą zmierzać albo skutkować usunięciem albo ograniczeniem nieprawidłowości. Czy też wreszcie wprowadzono taką okoliczność łagodzącą, jak należy rozumieć, że jeżeli od momentu wszczęcia postępowania w terminie 60 dni podmiot, w stosunku do którego wszczęto postępowanie, zapłaci wszystkie opóźnione świadczenia wraz z odsetkami, to jest to okoliczność niezwalniająca go z kary, ale którą Prezes do Ochrony Konkurencji Konsumentów powinien wziąć pod uwagę, ustalając wartość kary. Nie przewyższającej każdorazowo tej maksymalnej kary, o której mówiłem wcześniej. To, co dla wielu z Państwa będzie informacją negatywną, to to, że usunięto z regulacji przesłankę obligatoryjnego odstąpienia od wymierzenia kary, związaną z tak zwanym ujemnym bilansem zatorowym, czyli w sytuacji, kiedy to więcej Państwu nie płacono, niż Państwo nie płacili w okresie kontrolowanym. Tej przesłanki obecnie. Nie ma, a zatem nie będzie można się wprost na nią powoływać. Do jakich wniosków to prowadzi? No skoro ustawodawca wprowadza karę maksymalną, w pewnym sensie zasadę uznaniowości, a także przewiduje, że jest y, możliwość obniżenia tej kary, jeżeli podejmie się określone działanie i z tym organem współpracuje, no to jest to wprost sugestia dla rynku, należy po pierwsze mieć odpowiedni zestaw danych, który w toku postępowania będzie mógł być prezentowany prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów w terminach przez niego wskazanych, co będzie rozumiane jako współpraca i dążenie do szybkiego załatwienia sprawy. A po drugie należy wdrażać rozwiązania, które pozwolą jakby co najmniej odszedł się o, o tą przesłankę wymiaru kary, Korzystną dla podmiotu, w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie, czyli przesłankę podejmowania działań mających na celu usuwanie lub minimalizowanie nieprawidłowości w rozliczeniach podmiotu poddanego kontroli prezesa UOKiK. A zatem te działania oprócz oczywistego wpływu na państwa reputację, oprócz oczywistego wpływu na porządek w rozliczeniach, oprócz oczywistego. Wpływu na cały rynek, który będzie mógł jakby korzystać z dobrodziejstw realizowania świadczeń na czas, będzie też stanowił okoliczność łagodzącą dla kogoś, kto opóźnia się w spełnianiu świadczeń i w stosunku do którego prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie. Ostatni element, o którym chciałbym wspomnieć, w stosunku do tematu, w, w temacie postępowań prezesa WOKIK. To tak zwana instytucja wezwań miękkich. Ustawodawca zdecydował się e, na wzór już regulacji istniejących w innych obszarach, na e, wyposażenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w możliwość wystosowywania do wytypowanych przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jakichkolwiek, tak naprawdę, podmiotów na rynku krajowym e, nieformalnego wezwania, e, w ramach którego prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w niejakim uproszczeniu będzie mógł zapytać, a jak u Państwa wygląda dyscyplina płatnicza? Termin na udzielenie takiej odpowiedzi nie może być krótszy niż 14 dni i jest to wezwanie miękkie. Które sprowadza się do tego, że zarówno prezes Łokik nie ma obowiązku wysłać takiego zapytania, jak i podmiot, który otrzymał takie zapytanie, nie ma obowiązku odpowiedzieć. Natomiast wydaje się, że w przypadku nieudzielenia takiej odpowiedzi, no to jest to raczej sygnał, że coś w danym przedsiębiorstwie dzieje się nie tak, co może znowu motywować prezesa Łokik do wszczęcia już takiego faktycznego postępowania w sprawie ukarania, o którym mówiłem wcześniej. Jaki wpływ ta nowelizacja będzie miała na rynek? No w zasadzie taki jak już y, y, omówiłem, tak? Po pierwsze trzeba zmodyfikować swoje podejście do y, sposobu przygotowania sprawozdania. Trzeba zmodyfikować swoje podejście do sposobu gromadzenia danych. Trzeba na bieżąco monitorować y, to, czy po pierwsze te dane są właściwe, a po drugie czy Ewentualne opóźnienia, które, które, które występują w realizowaniu świadczeń pieniężnych, są opóźnieniami, których nie da się uniknąć, albo których się da uniknąć. Jeżeli da się uniknąć, bo oczywiście tych, które wynikają z przyczyn, na przykład ekonomicznych, no to, no to, no to pewnie nie. Natomiast bardzo często w rozmowach z klientem okazuje się, że brak realizowania świadczeń w terminie albo informacja o braku realizowania świadczeń w terminie jest wynikiem nieprawidłowego procesu bądź też jest informacją nieprawdziwą co najczęściej okazuje się w sytuacji rozliczeń kompensacyjnych gdzie bardzo często z uwagi na wypracowane przez lata podejście jakby niewnikania w to co się kompensuje i kiedy powoduje że w systemach naszych klientów informacja dotycząca terminu rozliczenia takiej kompensaty Sprowadza się do wskazania, że to rozliczenie nastąpiło z opóźnieniem, co w rzeczywistości nie ma miejsca, a przynajmniej mieć miejsca nie powinno. To tyle w aspekcie zmian natury prawnej. I teraz wspólnie z Magdą. Tak, przejdziemy do pytania ankietowego, to prosilibyśmy Państwa o zaznaczenie odpowiedzi. A pytanie brzmi. E, czy przygotowywanie sprawozdania o terminach zapłaty sprawiało Państwu trudności? Mamy cztery możliwe odpowiedzi. Należy wybrać jedną. E, tak, jeżeli e, by, mieli Państwo trudności z uwagi przede wszystkim na ilość danych, to prosimy o wybranie odpowiedzi A. E, odpowiedź B, jeżeli mieli Państwo trudności e, w szczególności dlatego, że były problemy z uzyskaniem prawidłowych danych. C nie sprawiało trudności, D. Jeszcze nie przygotowywałam tych danych, bo na przykład nie, przy, nie przekraczali Państwo do tej pory progów albo po prostu nie było to w Państwa zakresie. Także bardzo prosimy, no, ciekawa jestem Bartek, jakie tutaj będą odpowiedzi, czekamy na wyniki. Już wstępne się pojawiają i. Musimy chwilkę poczekać, także prosi prosimy o zaznaczenie. Na ten moment najwięcej procent odpowiedzi ma a. Wol wolumen danych, tak. tak. Widzę to... też, że duża część z państwa jeszcze nie bawiła się w sprawozdań i dla tych z Państwa taka sugestia, aby nie odkładać tego na ostatni tydzień kwietnia. Dokładnie, bo no, tak jak porównując to do odpowiedzi, a no, zwykle Państwo mają duże wolumeny ze względu właśnie na to, że jesteście objęci tym obowiązkiem. Chyba cały czas wygrywa odpowiedź A, ale na drugim miejscu mamy odpowiedź albo D nadal, a właściwie egzekwo również odpowiedź B. Niestety mało z Państwa, mało z państwa nie miało trudności ze sporządzeniem tego sprawozdania, a co by się zgadzało z, z naszych obserwacji, z rozmów z Państwem, no że jednak to sprawozdanie sprawia dużo problemów. Także teraz będziemy powoli przechodzili do części związanej właśnie z gromadzeniem danych w systemach i do naszego narzędzia. Zacznijmy może od tego, jakie są właśnie nasze obserwacje, jeżeli chodzi o to, jak Państwo przygotowujecie sprawozdanie. Więc z moich obserwacji, z rozmów z Państwem wynika przede wszystkim to, że bardzo często. Albo nie macie Państwo odpowiednich danych do przygotowania e, sprawozdania, albo dane, które macie Państwo w systemie finansowo-księgowym nie odzwierciedlają e, faktycznych danych, które powinny być uwzględnione. O tym wspominał Bartek, na przykład terminy umowne. E, tutaj często problem jest taki, że Państwo po prostu w systemach nie macie terminów wynikających z umów, chociażby dlatego, że na przykład automatycznie podstawiają się z danych kontrahenta. E, Albo właśnie wolumen danych jest na tyle duży, że przetwarzanie tych informacji e, często sprawia trudności i musicie Państwo dzielić e, de facto pozyskane e, pliki e, na wiele różnych plików, a potem musicie je sklejać po obrobieniu. Tak? Bardzo często to niestety tak wygląda, a zatem samo zbieranie danych, wyłuskiwanie z tych danych odpowiednich informacji, na przykład eliminowanie niektórych transakcji, które nie podlegają. Czy ze względu na kraj, tak jak mówiliśmy o tym, e, i Państwo doskonale wiecie, nie wszystkie e, transakcje z nie wszystkimi przedsiębiorcami, w zależności od e, siedziby danego przedsiębiorcy, są raportowane, czy z uwagi na typ transakcji. Także to wszystko e, i sprawia Państwu trudności z tego, co widzimy, co zresztą potwierdziło się też w naszej ankiecie. E, bardzo często spotykamy się też z tym, że Państwo sporządzacie e, to sprawozdanie na bazie danych z systemu. Ale nie do końca macie informacje, albo nie do końca były te analizy jeszcze przeprowadzone na tyle szczegółowo, żebyście w ogóle wiedzieli, że od strony prawnej należy je wykazać inaczej. Tak? Czyli bardzo często jest tak, że to, co mamy w systemie księgowym, to co wspomniał też Bartek, do celów księgowych to, co jest ujęte, to jest ewidencja, która jest prawidłowa od strony księgowej. Niestety do celów sporządzenia sprawozdania. Albo do celów przedstawienia tych danych Łokikowi przy postępowaniu, no niestety okazuje się, że ta ewidencja nie jest prawidłowa, czyli że te dane powinny być tak naprawdę inaczej wykazane od strony prawnej. I tutaj pojawia się tak naprawdę największe wyzwanie. Wyzwaniem jest to, że w sumie. Często, oczywiście, w zależności od tego, jakie typy transakcji u Państwa występują. Jak, jak bardzo są skomplikowane te transakcje, w jaki sposób się rozliczacie, tak im, im więcej tych sposobów rozliczenia, faktoring, kompensata, płatności zbiorcze, tym tak naprawdę obrabianie tych danych jest bardziej skomplikowane. I sprowadza się bardzo często do tego, że po wyciągnięciu danych z systemów, żeby prawidłowo je zaraportować, trzeba je tak naprawdę jakby zaprowadzić trochę drugą ewidencję. Więc warto tutaj się zastanowić, czy robić to na Excelach, czy może jednak zaimplementować sobie narzędzie, które to państwo usprawni, bo pamiętajmy, że mówimy nie tylko o sprawozdaniu, które jest raz w roku, ale również o przekazywaniu danych do Łokiku e, i tam przy, w przypadku postępowań te dane są jeszcze bardziej szczegółowe, tak? Czyli wtedy trzeba wykazać każdą Transakcje, całą jej historię, jak pojedyncza faktura była rozliczona, z czym pojedynczą fakturę rozliczyliśmy, czyli nie wystarczy jakby przypisanie na zasadzie, że była na przykład rozliczenie zbiorcze należności zobowiązań, ale nie wiemy konkretnie, która pojedyncza transakcja z którą przeciwstawną pojedynczą transakcją była rozliczona. To wszystko na cele Łokiku trzeba wykazywać. Co jest jeszcze istotne? Warto zwrócić uwagę przy sporządzaniu e, sprawozdania czy dane na potrzeby walki'ku, żeby zweryfikować, czy te dane zgodne z to, są z tym, co prezentujemy w JPK. -ach. Bardzo często w ramach postępowań Łokik właśnie weryfikuje zgodność informacji, czy z JPK V7, e, jeżeli chodzi o wykazane e, dokumenty, czy z JPK WB, jeżeli chodzi o termin zapłaty, i również z JPKKR, czy wszystkie. Transakcje zostały ujęte. Jeżeli nie zostały ujęte, to dlaczego? Może były to rzeczywiście transakcje, których nie należało ujmować, bo nie podlegają obowiązkowi reportowania. Także w praktyce wygląda to tak, jak wspominam. Yy, kilka teraz dosłownie słów na temat. Yy, obszarów, które e, są najbardziej problematyczne. Może część z Państwa już się z tym spotkała w ramach właśnie przygotowywania takich sprawozdań, a część z Państwa może nie do końca miała jeszcze świadomość, że e, należy przeprowadzić głębszą analizę właśnie dlatego, że ta ewidencja księgowa może się różnić od tego, jak należy takie e, rozliczenie, taką transakcję wykazać do celów tej, tej sprawozdawczości, o której dzisiaj mówimy. E, Jednym z takich przykładów jest właśnie odpowiednie alokowanie faktury korygującej, zarówno do, do odpowiedniego roku, za który ją raportujemy, o czym wspominał Bartek, jak również wykazanie jej w odpowiednim przedziale e, czasowym, jeżeli chodzi o właśnie wykazywanie tych przedziałów w sprawozdaniu. E, I tutaj pojawia się ta trudność, że tak jak również wspomnieliśmy, e, należy co do zasady e, sprawdzić, jak była wykazana transakcja pierwotna, czyli Referencja do faktury pierwotnej, połączenie faktury korygującej z fakturą pierwotną, co również jest bardzo istotne w przypadku przedstawiania danych do UOKiK-u, żeby móc tą referencję śledzić i tak naprawdę całą historię danej transakcji, czyli wszystkich również korek, które następowały, żeby mieć taką ewidencję, żeby łatwo można było to powiązać. Kolejnym przykładem są rozliczenia częściowe, czyli Płacenie w częściach. Tak? Tutaj też Państwo często borykają się z tymi trudnościami, że należy śledzić y, datę rozliczenia da, albo datę zapłaty w zależności od sposobu, w jaki ta y, faktura została y, zapłacona, co do po, poszczególnych części. Tak? I tutaj y, często też Państwo macie problem, żeby z systemów te informacje wyciągnąć, żeby każdy kawałek, każdą kwotę, która była w innym momencie rozliczona, w innym momencie zapłacona, odpowiednio wykazać w sprawozdaniu. E, również... E... Wykazanie faktycznej daty zapłaty albo daty rozliczenia yy, powoduje sporo wyzwań. Dlaczego? Dlatego, że w systemach, yy, tak jak wspomniał też Bartek, na przykład przy kompensacie często Państwo po prostu księgujecie to rozliczenie jako kompensatę w danym momencie, ale data kompensaty nie została przez Państwa ani odpowiednio w systemie umieszczona. W ogóle może nie ma takiego, zwykle nie ma takiego pola, gdzie taką datę kompensaty umieszczamy i przy sporządzaniu Sprawozdanie okazuje się, że mamy porozliczane należności z zobowiązaniami po terminie, tak? Natomiast de facto nie jest to prawda, i wtedy zaczyna się poszukiwanie, jaka była data kompensaty, bo niekoniecznie w systemach właściwie do tej pory nie było to praktyką, żeby w systemach ta data kompensaty widniała. Nie wspominając już o tym, że często data rozliczenia w systemie różni się od daty na wyciągu bankowym, tak, bo rozliczenie faktycznie w systemie może następować, czyli rozrachunek później. I tutaj znowu. Trzeba zastanowić się, czy wdrożyć jakieś dodatkowe informacje, dodatkowe pola, e, czy może zmienić proces rozliczeń, tak? bo być może po prostu trzeba zastanowić się, żeby robić to bardziej na bieżąco. To są kilka z przykładów, którymi dzisiaj się z Państwem chcieliśmy podzielić. Teraz przejdźmy do naszego rozwiązania. E, rozwiązanie to jest Taxolite, które e, istnieje już e, kilka dobrych lat. I jest wdrażany u Państwa. Na rozwiązaniu mamy kilka modułów. Zatory płatnicze są z jednym z dostępnych modułów, ale mamy też wszystkie odpeki, można również automatyzować kalkulacje podatków dochodowych, biała lista, no i nowy moduł pod tym samym nazwą, oczywiście e-faktury. Zanim jednak przejdziemy do prezentacji narzędzia, i tutaj będzie Państwu ją prezentował Łukasz Bartoszewski, który jest ze mną i za chwilkę oddam mu głos, Wspom wspomnieć warto o, jakie my mamy podejście do wdrożenia takiego narzędzia, które może Państwu pomóc zebrać dane i nie tylko zebrać te dane, ale również pomóc tak naprawdę stworzyć w oparciu o reguły, które z Państwem ustalimy dane odpowiedniej jakości, żeby to zaraportować, no bo w systemach niestety tych danych jednoznacznie e, często nie ma. A zatem, e, a zatem analiza, czyli przed przystąpieniem w ogóle do jakichkolwiek prac związanych z wdrożeniem narzędzia, proponujemy Państwu analizę. Dlaczego? Dlatego, że zwłaszcza w przypadku zatorów płatniczych e, może okazać się, że nie ma wystarczających informacji. W systemie finansowo-księgowym, żeby w ogóle stworzyć reguły, która zautomatyzuje proces. Czyli na przykład nie, nie ma na podstawie jednego źródła danych możliwości takiej, żeby odpowiednie terminy płatności wykazać, no bo załóżmy, że w systemie finansowo-księgowym one są nieprawidłowe. Więc należy przeanalizować, może są inne systemy, może system CRM, może państwo macie jakiś rejestr umów, gdzie jednak te systemy są prawidłowe, i można te dane pobrać. Czyli analiza polega na tym, żeby znaleźć, zidentyfikować odpowiednie źródła danych. Druga kwestia, zidentyfikować, czy może w niektórych przypadkach nie ma po prostu nigdzie tych informacji, może należy zmienić proces, to co wspomniałam, może należy uzupełnić takie informacje w systemie, yy, i w ten sposób możecie Państwo tak naprawdę podjąć decyzję, na ile potrzebne są zmiany w procesach, w systemach, może trzeba wdrożyć dodatkową ewidencję, i czy w ogóle. E, warto automatyzować ten proces, jeżeli chodzi o przygotowywanie sprawozdania raz w roku, a może wykorzystać również to narzędzie na potrzeby biznesowe. E, przechodzimy powoli do naszej prezentacji narzędzia. Narzędzie jest e, polega na tym, że tworzymy dedykowaną logikę biznesową. Możemy pobierać dane z wielu źródeł. Właśnie na podstawie analizy, o której wspomniałam, budujemy dla Państwa logikę która będzie wczytywała te dane do systemu Taxolite, gdzie można je jeszcze weryfikować, można je modyfikować, jeżeli nie dało się tego zrobić w sposób automatyczny i archiwizować. I dzięki temu sporządzanie sprawozdania może pójść dużo prościej i tam, gdzie jest taka możliwość, można pewne czynności zautomatyzować. To teraz już może oddam głos Łukaszowi. Łukasz, dzień dobry, zapraszam Bardzo do prezentacji. Dziękuję, dzień dobry. Nazywam się Łukasz Bartoszewski, jestem konsultantem w Zespole Automatyzacji Procesów Sprawozdawczych. Będę miał przyjemność dla Państwa zaprezentować aplikację Taxolite. W trakcie prezentacji postaram się również zwrócić uwagę na obszary problemowe, które mogą u Państwa wystąpić. W tym momencie widzą Państwo ekran główny Taxolite. Jest on widoczny tuż po zalogowaniu się do aplikacji. Pozwolę sobie pokrótce przejść przez główne ekrany pod kątem interfejsu, aby mieli Państwo większą łatwość w śledzeniu tego, co robię w aplikacji. W lewym górnym rogu widzimy sekcję spółek. Taxolite jest w stanie przechowywać dane oraz generować sprawozdania lub raporty dla każdej spółki oddzielne. Może być to dla Państwa istotne w sytuacji, w której więcej niż jeden podmiot podlega pod obowiązek sporządzenia sprawozdania z datorów płatniczych, wówczas jesteśmy to w stanie zrobić przy pomocy jednej aplikacji. W prawym górnym rogu widzimy sekcję dodatków, ona jest wykorzystywana na potrzeby innych raportów i sprawozdań. Po prawej stronie na dole widzimy sekcję administracyjną, zawiera ona. Podstawowe opcje, podstawowe funkcjonalności systemu, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania oraz niektóre funkcjonalności, które są istotne z punktu widzenia procesowego. Jedną z takich funkcjonalności jest automatyzacja zadań. Pozwolę sobie przejść do tej opcji. Automatyzacja zadań jest niczym innym jak procedurą ładowania danych do TagStrike, o którym wspominała Magda. Tak jak Magda wspominała, za każdym razem ta procedura jest dostosowywana do Państwa systemów źródłowych, do danych, które są Państwo w stanie wyeksportować z systemu. Również jesteśmy w stanie ładować dane do TaxLite z kilku źródeł oraz z różnych formatów, takich jak Excel. Jesteśmy w stanie również bezpośrednio podłączyć się do systemów poprzez API cały proces polega na uruchomieniu zadania automatycznego w momencie w którym zadanie zakończy się sukcesem dane zostaną załadowane do odpowiedniej tabeli w TaxLight kolejna opcja w ramach zadania automatycznego jest to harmonogram zadania myślę że tutaj warto wspomnieć dwa słowa ze względu na specyfikę sprawozdania z zatorów płatniczych czyli biorąc pod uwagę to że są to dane transakcyjne których najczęściej jest najwięcej w spółce oraz biorąc pod uwagę fakt że dane muszą być pobierane z kilku źródeł, co najmniej dane fakturowe oraz płatnicze, być może będzie ich więcej, wówczas wolumen danych może stanowić wyzwanie w przygotowaniu sprawozdania. W związku z tym, TaxLight posiada funkcjonalność ustawienia harmonogramu zadania. Co określony interwał czasowy dane są pobierane do aplikacji. Automatycznie użytkownik nie musi ingerować w ten proces. Dzięki temu zapewniamy odpowiednią przepustowość w funkcjonalności ładowania danych do systemu. Jesteśmy wówczas pewni, że wszystkie dane w systemie ostatecznie się znajdą. Posiadanie aktualnych danych w systemie jest również przydatne pod kątem wykorzystywania ich dla celów zarówno raportowania, jak i dla celów biznesowych, o których wspomnę za chwilkę. Kolejnym krokiem w procesie jest przejście do tabeli z danymi. Pozwolę sobie to uczynić. Wracamy do ekranu głównego i klikamy na spółkę, dla której sprawozdanie chcemy wygenerować. Tutaj po pozwolę sobie również na dwa słowa komentarza dotyczące interfejsu. Po prawej stronie, e, na środku mamy podstawowe dane spółki, po prawej stronie na dole widzimy rejestr aktualnych zdarzeń, wszystkie zdarzenia, które e, e, zdarzyłyby się w aplikacji dla e, danej spółki. Po lewej stronie mamy wszystkie funkcjonalności taxlight, które e, zostały dla danej spółki skonfigurowane. E, z punktu widzenia sprawozdania zatorów płatniczych interesuje nas przede wszystkim źródło danych. Jest to e, tabela w Taxolite, która zawiera dane, o których wspominałem oraz kalkulacja. Jest to kolejny e, krok, do którego przejdę później, e, pozwolę sobie w tym momencie przejść do źródła danych. No, tak jak wspomniałem, źródło danych jest e, tabelą w Taxolite, e, w której pojawiają się dane pobrane w poprzednim kroku. E, jeśli chodzi o możliwości e, działania na danych, na danych w samej aplikacji, jesteśmy w stanie dla danego wiersza dokonać jego edycji, klonowania. Jesteśmy w stanie załączyć, załączyć plik, czy to fakturę, czy to dokument płatności, czy też umowę. Jesteśmy w stanie również z poziomu tabeli w taxlite usunąć dany wiersz. Oczywiście wszystkie te operacje jesteśmy w stanie wykonać dla większej liczby wierszy poprzez zaznaczenie opcji po lewej. Jesteśmy w stanie z poziomu źródła danych w również dodać wiersz, którego nie było w systemach źródłowych, jeżeli nastąpi taka konieczność. E, oczywiście samo źródło danych ma również podstawowe opcje, które posiadają wszystkie aplikacje działające na tabelach, czyli mamy opcję filtrowania. E, czy to poprzez dodanie warunków, e, czyli grup filtrów lub pojedynczych filtrów, jeżeli e, występuje konieczność. E, kolejna opcja jest to opcja sortowania. E, tak, pozwala na sortowanie. Po kilku kolumnach możemy również wybrać kierunek sortowania. Kolejna opcja jest to opcja wyświetlania. Możemy wskazać, które kolumny w źródle danych powinny być ukryte lub widoczne. Ukrycie kolumn, które na co dzień nie są potrzebne do analizy danych, może uprościć pracę z tabelą. Z poziomu źródła danych jesteśmy w stanie również dokonać eksportu do formatu Excel całego źródła lub, tak jak wspomniałem poprzednio, jedynie wybranych wierszy. Kolejna opcja jest to opcja pozwalająca na zmianę ilości wyświetlanych wierszy. I ostatnią opcją jest widok. Widok jest to predefiniowany zestaw filtrów, sortowań i opcji wyświetlania. Jeżeli, pracując z danymi, korzystają Państwo z tego samego zestawu filtrów, wówczas poprzez skonfigurowanie widoku nie będą Państwo musieli za każdym razem wybierać tych opcji. Jesteśmy w stanie je zapisać poprzez widok. Pozwolę sobie również na kilka słów komentarzy dotyczących zawartości samej tabeli. Jeśli chodzi o zestaw kolumn, jesteśmy w stanie dostosować zestaw kolumn do wymagań biznesowych z Państwa strony. Oczywiście, dane, które są obecne w źródle, powinny pozwalać na, na przygotowanie sprawozdania z zatorów płatniczych. Rekomendujemy również, aby zestaw danych, który jest w źródle, pozwalał na sporządzenie raportu do UOKiK-u oraz pozwalał na Odpowiadanie na pytania w ramach wezwań miękkich prezesa UOKIK. Samo źródło danych może być również wykorzystywane biznesowo, chociażby do śledzenia dyscypliny płatniczej oraz śledzenia statusu pojedynczych dokumentów, czy zostały zapłacone, czy też nie. Jeżeli potwierdzimy kompletność i poprawność danych w źródle, możemy przejść do kolejnego etapu, czyli do generowania sprawozdania z zatorów płatniczych. Pozwolę sobie przejść do opcji kalkulacji. Tak jak Magda wspomniała, TaxLight pozwala na sporządzanie nie tylko sprawozdania z zatorów płatniczych, ale również kalkulacji i raportów podatkowych innych, takich jak JPKV7, CIT, WHT i tak dalej. Posiadanie zarówno skonfigurowanych JPKV7, JPK JPKKR. Jak i sprawozdania zatorów płatniczych e, może stanowić dużą wartość dla Państwa, ze względu na fakt, iż posiadanie tych danych w jednym systemie pozwoli na ich łatwą e, weryfikację, na porównanie, uzgadnianie tych danych, o czym Magda wspominała poprzednio. E, pozwolę sobie przejść do e, wygenerowania sprawozdania zatorów płatniczych. E, uruchamiamy je poprzez nową kalkulację. E, wskazujemy e, kategorie e, kalkulacji, konfigurację, rok oraz okres. Możemy również wskazać tryb złożenia, czy to jest pierwsze złożenie, czy też korekta, której złożenie jest możliwe od tego roku. Po wybraniu parametrów i kliknięciu OK pojawiają nam się wszystkie linie sprawozdania, które w ostatnim kroku procesu będziemy musieli podać na stronie businessgov.pl. Jesteśmy w stanie w tym momencie przeliczyć sprawozdanie. W tym momencie przeliczyły nam się kwoty, dane, które były obecne w tabeli Taxolite, w źródle danych zostały zagregowane i zostały podpięte pod każdy wiersz widoczny tutaj. Jeżeli chcemy zweryfikować, czy wszystkie dane, które powinny być podpięte, zostały podpięte, jesteśmy w stanie również podejrzeć pojedynczą linię danego sprawozdania. Pozwolę sobie przejść z powrotem do kalkulacji i uruchomić ją ponownie. Dobrze. Przeliczoną kalkulację jesteśmy w stanie zapisać. Może to być dla Państwa korzystne ze względu na fakt, iż w przypadku zidentyfikowania konieczności złożenia korekty będą mieli Państwo wtedy dostęp do pierwotnego sprawozdania. Będą mogli Państwo. Zweryfikować, które dane zostały zaprezentowane nieprawidłowo. E, Przedliczone sprawozdanie jesteśmy w stanie w tym momencie pobrać, e, wyeksportować do formatu Excel. E, układ wierszy, który jest w, w tym zestawieniu w Excelu, odpowiada temu, który był e, w kalkulacji w Taxolite. I na podstawie tak przygotowanego e, zestawienia jesteśmy w stanie złożyć sprawozdanie z zatorów płatniczych na stronie biznes.gov.pl i ten e, etap kończy proces generowania sprawozdania. Bardzo dziękuję za wysłuchanie prezentacji. Dzięki Łukasz. To może krótko podsumuję. E, czyli tak jak Państwo widzieliście na naszym demo e, i to co wspominał też Łukasz i ja zanim pokazaliśmy Państwu narzędzia, Kluczowy jest najpierw etap analizy, zbudowania logiki wczytywania tych danych do tabeli, do te, tego źródła danych, które pokazywał Łukasz, tak, żeby te dane wykazać już w taki sposób, żeby z nich te sprawozdanie, czyli tak zwaną kalkulację można było przygotować, czyli możemy te terminy, na przykład zaimplementować taką logikę, że sięgać po terminy płatności z jakiegoś rejestru umów, z jakiegoś systemu CRM, podmienić je. Do każdej faktury, identyfikując, że jest to faktura od danego kontrahenta albo dany typ transakcji, jeżeli on ma specyficzny termin płatności, to jest jeden z przykładów. Możemy właśnie wyszukiwać poprzez referencję do faktury pierwotnej, która może być przechowywana, na przykład w systemie obiegu dokumentów przychodzących, a niekoniecznie w systemie finansowo-księgowym. I możemy tą referencję przenosić do tabeli, którą pokazywał Łukasz, i na przykład na cele przygotowania danych i przedstawienia łoknikowi, możecie Państwo w ten sposób stworzyć na przykład drugi raport, trochę inny gdyż raport jest konfigurowalny, w sensie ta kalkulacja ona może zawierać inne pozycje, jest łatwo wyklikiwalna z poziomu użytkownika, jak również na przykład przygotowywać sobie taki raport co miesiąc na potrzeby biznesowe. Także analiza, na ile można zautomatyzować e, proces przygotowywania danych, na ile można je wykorzystać na potrzeby inne niż sporządzania sprawozdania e, o zatorach płatniczych, no i przede wszystkim, czy nie należy jednak dostosować procesu, bo być może rozliczamy coś w systemie za późno, nie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednich danych, żeby te sprawozdania przygotowywać albo dane dla Logiku w prawidłowy sposób. Zapraszamy Państwa do kontaktu, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, czy od strony merytorycznej, czy od strony e, narzędzia. E, I dziękujemy dzisiaj już Państwu za spotkanie. Do widzenia.